Szczęść Boże, coś wam powiem. Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę. Od ponad 15 lat te słowa towarzyszą mi w kapłańskim życiu. I dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam to, czego byśmy chcieli doświadczać w Kościele, w parafiach, w ludziach, którzy spoglądają na hostię w momencie przeistoczenia, a wzrok ich jest utkwiony w Jezusie. Niestety, większość gapi się w podłogę, w ławkę, chowając swój wzrok i nie widzi Jezusa w momencie Jego ukazania. Jest coś w tym, że tam, gdzie jest szczerość, człowiek nie boi się spojrzeć w oczy. Jako dziecko mama pewnie niejednemu z nas mówiła: spójrz mi w oczy, aby zobaczyć, czy to, co mówimy, nie jest kłamstwem. Uciekaliśmy od tego spojrzenia, baliśmy się, bo nasze historie były podkolorowane, były oszustwem, były kłamstwem. Czy można więc powiedzieć, że nasze dorosłe życie jest takie samo, bo nie ma w nim prawdy? Uciekamy od wpatrywania się w Chrystusa, bo Jego życie prawdziwe jest dla nas nieosiągalne? Wieśniak z Ars, którego zaczepił kiedyś święty proboszcz Jan Maria Wianney, zadał mu pytanie: co robisz każdego dnia w kościele? I powiedział: nic. Ja patrzę na Niego, na Jezusa, a On patrzy na mnie i to mi wystarcza. Spojrzenie na Jezusa Eucharystycznego jest wezwaniem do odwagi, a także jest wyzwaniem do tego, by pracować nad sobą, by eliminować to, co w nas jest słabe i zepsute. Chrystus wchodzący dziś do synagogi, chwytający Księgę Izajasza, czytający i komentujący Słowo Boże, jest tym, który zachwyca lud zebrany w synagodze. Bo jest takie właśnie Słowo Boże. Porywa, umacnia, gani, zachwyca, pociesza i niepokoi jednocześnie. Bo jest to Słowo Boga do swojego ludu, do każdego z nas. Bowiem każdy z nas inaczej odbierze dany fragment, gdyż ma inną kondycję duchową i w innej sytuacji aktualnie się znajduje. Każdy z nas z tego samego odczytywanego fragmentu skupi się na innym słowie. I to jest właśnie piękno Biblii. Napisana do wszystkich, ale jednocześnie napisana do każdego z nas indywidualnie, osobiście. Bóg mówi do nas w tym słowie z wielką czułością, miłością, bo nie jesteśmy Mu obojętni. Można tak jak ludzie, którzy słuchali Jezusa, później komentować, podważać Jego mądrość, Jego wykształcenie, Jego posłannictwo. Można wrócić do swoich zajęć, zapominając o tym, co Bóg powiedział do ciebie przed chwilą. Bo przecież dziś są inne czasy, inne problemy. Nie. Może kalendarz pokazuje inną datę, ale problemy człowieka są ciągle takie same. Jesteśmy ubodzy w łaskę, która ma nas przemieniać. Jesteśmy biedni z tego powodu, że nie patrzymy tam, gdzie jest prawdziwe źródło radości i szczęścia. Że nie czerpiemy z tego źródła wody żywej, a karmimy się śmieciowym jedzeniem i obietnicami bez pokrycia. Skupiamy się na tym, co jest tu i teraz, a nie spoglądamy na to, co będzie na końcu naszej drogi. Odchodzimy od myślenia w perspektywie. Młodzi nie wiedzą, co chcą robić za kilka lat, bo nie wiedzą dziś, kim są. Dorośli pracują z dnia na dzień, jakby automatycznie wykonując swoje czynności z pełną obojętnością. Zgadzają się na taki stan. A ten Duch Pański chce spocząć na nas, by nas obudzić i poprowadzić inną drogą. Ale musimy spojrzeć na Jezusa, zachwycić się Nim i posłuchać Jego słów z wielką uwagą. Tylko wtedy, gdy będziemy Go słuchać i patrzeć na Niego, nie pogubimy się na ścieżkach naszego życia. Niech wam Bóg błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Z Panem Bogiem.